dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na dzień ze mną. Spędzimy sobie dzisiaj razem, mam nadzieję, przyjemnie dzień. Ja już jestem po takim dłuższym porannym spacerze z Mariuszem, jestem po porannej jodze, jak widzicie, mam płatki pod oczami. Co prawda już wiecie, siedzę w komputerze z wirem obowiązków, natomiast stwierdziłam, że przyjdę, przywitam się do Was jeszcze o poranku i razem zaczniemy sobie ten dzień i razem zaczniemy sobie ten dzień. Tyłek w internecie, to zobaczcie, co się dzieje. Monstera Monkey Mask. Jeden liść, tutaj szczepka, którą jakiś czas temu, ja nie wiem, czy to żyje, może nie będę tego ruszać na razie, no ale ta się na pewno przyjęła. Tutaj proszę listki, skrzydło kwiat, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje, kochani. Cała duża szczepka idzie, tam druga i tutaj, dzisiaj to zobaczyłam, tu jest w ogóle łysa, a tutaj, proszę bardzo, kolejny, nowy szczyt. Nie wiem, skrzydłokwiat jest dziwny. Nie miałam nigdy takiego skrzydłokwiata. On nie jest przelany, słuchajcie, ale mogę go podlewać i podlewać, żeby dopiero wstał. Kiedyś uwielbiałam skrzydłokwiaty. Teraz czas wszystko weryfikuje, moi drodzy. Wspominałam Wam też o listku ze strelicji, który się rozwija, rozwija i rozwinąć nie może. I słuchajcie, tutaj leżą ręczniki papierowe, ponieważ codziennie owijam go tego listka, owijam zmoczonym ręcznikiem papierowym na jakąś godzinę i faktycznie, zobaczcie, to daje radę. Jakby podniesienie tego poziomu wilgoci, no zmienia wszystko, więc zaraz go też obłożę. No i może na mnie długo wystrzeli, no bo zobaczcie, tu już tylko tknąć, tutaj już się nawet, wiecie, o, widać, odwija, więc to chyba będzie największy listek z tej strelicji. Zawsze tak mówię i zawsze mam taką nadzieję. Słuchajcie, położyłam okulary na adresie. Przyszła paczka z Zooplusa i w niej jest śmierdząca fretka dla Fredki, ale Fredki. Kiciuś, mama tak czekała na tą paczkę dla Ciebie. Robimy open boxa. Widzowie polecały fretkę śmierdzącą dla kota. Natomiast piesek pilnuje. No tam też jest coś dla Ciebie oczywiście. To co, chyba robimy open boxa, co? Powiedz mi, jak Ty się będziesz zachowywała w stosunku do fretki, Alfredki? Nie wiesz jeszcze, ja też nie wiem. Chodź, zobaczymy, co to takiego. Dobra, ze świeżych rzeczy to... Znaczy ze świeżych. Ostatnio Mariuszowi posmakowały takie Stixy. To są jakaś marka... Jakaś marka Barco. Więc wzięłam mu, proszę, z jednej strony pies, z drugiej kot. Ale zobaczcie, Fredka, Alfredka, tak wygląda. Ja nie wiem, ile osób mi ją polecało. Patrzcie na to. I tutaj po prostu jest futro i to jest ponoć nasączone czymś. Kiedyś, czy ty jesteś gotowa? Bo ja nie wiem, ja jestem tak podekscytowana, słuchajcie, ja czekałam długo. Dobra, kochani, oddalimy się trochę z Kicią, bo ona jest bardzo już zainteresowana i ja to widzę. Krzysztof, nie chcesz tego przegapić. Walerianą pachnie. Kto pisał, że to śmierdzi? No to ona Walerianą. Ona nie przepada za Walerianą. A mi się podoba. To jest Fredka Alfredka. No się rzuć. No nie, bo ona aż się oddala, bo jej to tak śmierdzi. No to jest Fredzia. Będziesz z nią obcowała, czy nie będziesz? Ona musi, wiesz. Morduj ją. Daj jej chwilę, bo ona musi pod... Cicho tam. Nisko pod woziowem podjechać przecież. To jest Fredka. Never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh,
Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Zgadnijcie, kochani, co znowu dzisiaj będę robić? Kolejny raz, ale wymyśliłam pomysł, dzięki któremu może się to udać, tym razem troszkę lepiej. W zasadzie ten ostatni raz, w którym próbowałam zrobić wrap z serka wiejskiego, był naprawdę udany. Natomiast po głębokiej analizie wynik jest taki, że spróbuję teraz zrobić tak, że wiecie co? Zblenduję sam serek z przyprawami, a na końcu dodam jajko i tak wybełtam. Ponieważ ja mam wrażenie, że tak jajka, które są bełtane przy ostrzach, coś tam z nimi się dzieje takiego, że nie do końca współpracują. Więc spróbujemy w ten sposób dzisiaj. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziecie mi towarzyszyć oczywiście. Więc teraz wrzucam serek wiejski do blendera. Blendery naładowane, więc można szaleć. I ja dodam oczywiście przyprawy i troszeczkę proszku do pieczenia właśnie jeszcze przed blendowaniem, żeby to wszystko się wymieszało, a na końcu spróbuję to wypełtać z jajkiem. Więc tak, jeśli chodzi o przyprawy, coś nam się tutaj bałagan zrobił, to dam tak, dam... Aha, papryka nieprzesypana, to dam troszeczkę papryki wędzonej, to nada nam takiego, czy ona się sypie? Nada nam takiego dymnego posmaku, tylko z tą papryką to ja nie polecam przesadzać, bo będzie takie, no nie bardzo, dodam pieprzu, no bo wiecie, do serka wiejskiego i do jajka to jednak troszkę smaku dodać trzeba, dodam szczyptę soli i szukam tego proszku i słuchajcie, szukam i znaleźć nie mogę. I nie wiem, czy mam przypadkiem, no właśnie, będę musiała, wiecie co, z tej wytłaczarki skorzystać wreszcie, więc dodam troszkę proszku, poczekajcie, sól, pieprz, proszek, papryka, a wiecie co dodam jeszcze, jak znajdę, o, czosnek suszony, ponieważ uważam, że on też nada fajnego aromatu. I teraz całość blenduję bez jajka. Cyk. Co znowu jest nie tak? Nie, dlaczego ty się nie chcesz? Boże, poczekajcie. Czy ten blender się już zdążył rozładować? Ten nie, z tego co słyszę. Dobrze, że mam dwa. Nie wiem, ten się świeci, ale nie blenduje, więc nie wiem, o co chodzi. Dobra, druga próba. Dobra, ten blenduje, ten trzeba naładować. Więc zblenduję sobie ten serek wiejski. Na gładką, mam nadzieję, jednolitą masę. Dobra, blenduję. Czasami to trzeba potrząsać, żeby wszystko zahaczyło. Dobrze. Jesteście tutaj live ze mną, więc... Więc nie ma tu żadnego upiększania. Sprawdźmy, jak to się zblendowało. Git. Na w miarę, boję się, na w miarę gładką masę. I teraz dodam do tego jajko. I już nie będę tego blendować. Tylko pytanie, czy to się wymiesza bez blendowania. Kurczę. Nie wiem, w mojej głowie to był idealny pomysł. A zaraz zobaczymy, czy to da radę. Trochę potelepię i zaraz wracam. Wiecie co, chyba udało mi się to potelepać. Albo chcę wierzyć, że tak jest. Bo ta masa, wiecie, zmieniła kolor na taki bardziej jajeczny. Dobra, wykładam znowu wszystko na blaszkę. Ej, spoko. Całkiem spoko to wymieszałam. I całkiem w sumie spoko się to zblendowało. Teraz jeszcze pozwolę sobie zrobić tak, żeby wydobyć resztkę. Dobra. I klasycznie... Klasycznie, robiłam dwa razy. No dobrze, klasycznie, kochani, układam to, w sensie układam, rozsmarowuję to w prostokąt. Chociaż przyznam szczerze, że mam wrażenie, że jak to blendowałam z jajkiem,
to dało się to większe ułożyć. Czy ten serek jest mniejszy? Nie sądzę. Dobra, już Wam pokazuję, jak to wygląda. No i na 20 minut do piekarnika. Ciekawe, co tym razem z tego będzie. Jakieś, wydaje mi się to cieńsze. Zobaczcie sobie, proszę bardzo. Cyk, na 20 minut i teraz robię bez termoobiegu, bo za każdym razem ostatnio robiłam z termoobiegiem, więc spróbujemy bez, co z tego wyjdzie. Oderwałam to poza wizją, bo ja nie mam, słuchajcie, do tego cierpliwości. Odwróciłam drugą stroną, więc z zewnątrz jest ładne. W każdym razie chciałam powiedzieć, że wypiekanie tego bez termoobiegu to był zły pomysł. Teraz postaram się to zwinąć w rulon i pokroić na 3. No ale tak wygląda wnętrze. Pięknie. Pokroiłam na 4, bo wiecie, im więcej kawałków, tym bardziej się człowiek najada. No ładnie to wygląda, co Wam mam powiedzieć. Jest smaczny już, słuchajcie, ma ode mnie akcept ta tortilla. Jestem, kochani, i myślę, że zdecydowanie czas najwyższy rozpocząć jesienną część tego vloga. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że będę się zbierać, ponieważ umówiłam się, nie z Tobą tym razem, umówiłam się, kochani, na Pumpkin Spice Latte. I to jest w ogóle hit i to jest fenomen tej kawy, którego ja nie rozumiem, bo ja wcale nie przepadam za tą kawą, ale mam wrażenie, że raz w roku na nią idę, bo taki obowiązek jesienia. A tak serio, nie wiem jeszcze do końca, czy wyląduję z Pumpkin Spice Latte, czy może z jakąś inną kawą, bo pisałyście mi, że w Starbucksie jest nie tylko pumpkin, ale jest coś innego, więc bardzo prawdopodobne, że skuszę się na jakąś inną jesienną kawę. No ale zamysł jest taki, że idziemy na Pumpkin Spice Latte. I słuchajcie, umówiłam się z Natalią, kuferek czekolady, że spotkamy się na jesienną kaweczkę, dlatego że ostatnio widziałyśmy się latem, ponarzekałyśmy sobie obie na upały. A teraz już jednak widzimy się w takiej jesiennej odsłonie, a obie kochamy jesień, więc myślę, że dzisiaj to zachwytom nie będzie końca. Także bardzo się cieszę, że się umówiłyśmy, że udało nam się, wiecie, zgrać terminarze. No i tak, dlaczego mówię jesienną część tego filmu? No bo raz, że jesienna kaweczka, a dwa, że jak wrócę, robię, kochani, ciasto z jabłkami i nie wiem, czy to jest jabłeszcznik, czy to jest ciasto jabłkowe. Czy każde ciasto, które ma jabłka w sobie, jest szarlotką? Jak uważacie? Bo nie wiem, jak to nazwać, natomiast jest to ciasto jabłkowe, o którym Krzysiek marzy, no nie wiem, z 2 lata, bo ja chyba je 2 lata temu ostatni raz zrobiłam i zrobiłam, wiecie co, bardzo tak na freestylu, nie przygotowywałam się do tego, nie robiłam w ogóle rekonesansu, czy to warto zrobić, czy to nie warto. I ja robiłam je, to jest przepis z Thermomixa, ale słuchajcie, robiłam je, wiecie jak ja robię, nie? Tu tego sypnę więcej, tego nie sypnę wcale, tu sypnę mniej i wyszło bardzo dobre. Wtedy i Krzysiek po prostu do tej pory to pamięta, że zwykłe, klasyczne szarlotki się chowają i tak dalej, i tak dalej. Więc mam, słuchajcie, nadzieję, że wyjdzie równie dobre. Więc będzie dzisiaj typowo jesiennie, ponieważ będzie jesienna kawka, jesienne spotkanko, jesienne wypieki, dużo cynamonu. Ja mam, wiecie co, taki pomysł, żeby jak wrócę, Krzysztof skończy już gotować, ogarnąć sobie kuchnię. I później, wiecie, odpalić świeczkę, żeby to było takie, no takie romantyzowanie wypieków i romantyzowanie pieczenia tego ciasta. Rozumiecie? Więc ja tę jesień dzisiaj odczuję na 1000%, nie na 100. O kurna, ale se pudru nawaliłam, chyba na całe ciało go użyję. Wiecie co, bo ta Laura się jakoś bardziej sypie niż ten Eveline. O wow, ale sobie, no nie szczędziła se Megusia. Nie no, to i tak za dużo. Ej, no i tak to bywa, kochani. Zrobię z siebie pudernicę na spotkanie i też będzie fajnie. Także znacie już moje plany. Oczywiście zabieram Was ze sobą. Z tego, co wiem, to Natalia ma dzisiaj w planie nagrywać vloga. To jest coś dziwnego, dlatego że specjalnie dzisiaj weszłam na jej kanał i zobaczyłam, że ona ostatniego vloga opublikowała 2 miesiące temu. No ale stwierdziła, że jesień sprzyja produktywności i że... A że dzisiaj też nagra, więc fajnie, cieszę się, ale wiecie, to będzie sekunda, a później, w sensie sekunda nagrywania, a później sobie pogadamy. No,
I co? I w ogóle chciałam wam powiedzieć, bo na ostatnim live'ie, wiem, że nie wszyscy są z YouTube'a na Instagramie i na odwrót, ale chciałam wam opowiedzieć coś, bo szczerze byłam zaskoczona, bo dostałam prośbę, propozycję makijażu jesiennego, bo ja się, w sensie nie, że słabo, tylko że ja się bardzo lekko maluję i że może wykonałabym jakiś makijaż jesienny i fryzurę jesienną. Słuchajcie, jeśli chodzi o fryzurę, to wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że fryzury to ja mam dwie. Rozpuszczone włosy i włosy związane. I na tym kończy się mój artyzm, jeśli chodzi o fryzury. Natomiast jeśli chodzi o makijaż, ja owszem, kilka lat temu, nie wiem, może 3, robiłam takie mocniejsze makijaże. Jakoś podobało mi się, wiecie, dawać fiolet na oczy, kombinować z różnymi odcieniami. A jeszcze kilka lat wcześniej to w ogóle ja bardzo dużo kombinowałam z make-upem. Natomiast teraz jestem w ogóle w takim miejscu w swoim makijażowym życiu, że wiecie co, dla mnie wszystkie te cienie kolorowe... Zostawiłam sobie jedną paletkę, która jest przepiękna. I to jest paleta Pixi. Zobaczcie, ona ma tu i brązy, i ma taki bordo, złotka. I jest piękna, jak na nią patrzę, to ona mi się bardzo podoba. Tylko wiecie co, ja za każdym razem nie czuję... I nawet uważam, że to jest moje, że to są moje kolory. Tylko ja za każdym razem, jak na nią patrzę, to ja mam takie... Nie czuję chęci, wiecie, mocniejszego makijażu, bo gdzieś tam miałabym wrażenie, że to nie jestem ja na ten moment. I wiecie, zaskoczyła mnie to, ta propozycja, bo ze mnie make-up artist, to wiecie, tylko artist się zgadza. Więc tak, nie wiedziałam za bardzo, co odpowiedzieć, ale wiecie, u mnie praktycznie każdy makijaż wygląda tak samo i przed kamerą, i poza kamerą, bo ja się w takim czuję najlepiej i ja po prostu taki wykonuję. To nie jest tak, że ja, nie wiem, wykonuję super skomplikowane jesienne makijaże poza kamerą. Nie, kochani, wy widzicie mnie tak, tak mnie widzicie i ja faktycznie się tak noszę i czy nagrywam, czy nie nagrywam, więc to mnie zaskoczyło i tak się właśnie nawet dzisiaj, wiecie, zastanawiałam, czy ja mam ochotę na jakiś mocniejszy make-up. Bo gdzieś jeszcze, wiecie co, ta jesień jest taką porą roku u mnie, że faktycznie jak mam robić mocniejszy make-up, to właśnie jesienią albo zimą. I tak się dzisiaj zastanawiałam, że a może by zrobić jakieś takie przydymione oko, jakieś złotko na powiekę? I później szybko mi się nasunęła odpowiedź. Nie. No nie, no... Nie czuję się, wiecie, w takich make-upach na ten moment, nie czuję potrzeby w ogóle. Bo to też nie jest tak, że wiecie, że kiedyś nosiłam mocniejszy make-up, bo miałam problem z cerą. O ile starałam się coś tam, wiecie, zakryć, zakamuflować, okej, ale no wiecie, no nie wiem, problemu z powiekami nie miałam, więc... A faktycznie nosiłam gdzieś te mocniejsze makijaże, więc jak chcecie popatrzeć na takie mocniejsze makijaże Megusi, bardziej skomplikowane, chociaż one skomplikowane nigdy nie były, no to cofnijcie się kilka lat wstecz, jeśli chodzi o moje filmy i tam zobaczycie, bo na ten moment ja nie planuję, chociaż oczywiście wiecie, jeśli będę taki wykonywać, to na pewno to nagram i zaproszę was na podziwianie tego wydarzenia. Na ten moment wystarczą mi, kochani, podkreślone brwi i moim szaleństwem jest pomalowanie rzęs i dzisiaj właśnie chyba zaszaleję. Ostatnio, wiecie co, też zrobiłam sobie ładną kreskę, bardzo ładnie ona wyglądała. Tylko, że ja tak rzadko noszę pomalowane oczy, że wszystko sobie sama rozwalałam. Więc nie wiem, czy to nawet nie jest zbyt duże szaleństwo, ale dzisiaj sobie z szaleństwa podkreślę, słuchajcie, załamanie powieki i pomaluję rzęsy. Ust jeszcze nie maluję z wiadomych przyczyn, jeszcze będę jeść, jeszcze będę pić, myć zęby i dopiero później, wiecie, przed samym wyjściem usta pomaluję. Ale właśnie dzisiaj zrobię rzęsy. No i dobra, i dam trochę Bobbi Brown Moonstone na środek powieki, bo w sztucznym świetle on pięknie wygląda. Więc dam troszeczkę, żeby nie było. O! I teraz tusz i już, kochani. Widzę, że znowu kończy mi się miejsce na karcie. W ogóle nie wiem jeszcze, w co się ubiorę. Ale klasycznie pokażę wam później, w co się ubrałam. Na razie lecę ogarnąć swoje włosy, które jak widzicie... Są jedynie umyte i dzisiaj umyłam innym szamponem i odżywką niż zazwyczaj. Jestem ciekawa, co zostanę pod tym ręcznikiem.
bo to wiecie, no twoja babka wróżyła, ale myślę, że nie powinno być źle. Także włosy ogarnę, podsuszę, trochę wygładzę, żeby nie było szopy i będę gotowa. Chciałam pić kawę i przypomniało mi się, że jeszcze idę przecież na kawę, więc już sobie darowałam. Nie wiem, jestem ciekawa, z jaką kawą dzisiaj w tym Starbucksie wyląduje, bo raczej jeśli to będzie pumpkin spice, to słuchajcie, będzie bez tego... Bo tam ktoś mi pisał nawet, że oni dają 4 pompki syropu, a ten syrop jest okrutnie słodki, więc raczej z 4 pompek to ja zrezygnuję. O nie, miejsce na karcie. Dobra, skończyło mi się miejsce na karcie. Zrobiłam na 7 minut, więc jeszcze wiecie co, przed wyjściem będę musiała kartę pamięci ogarnąć, bo tak kasuję i trzeba będzie wszystko wykasować. No ale tak, znacie plany na dalszą część tego vloga. Ja słuchajcie, czekałam na tę część dnia długo. Cieszę się, że teraz same przyjemności. Lecę na szybko coś zjeść i właśnie będę ogarniać swoje włosy. Muszę zrobić miejsce na karcie, widzę, że zmienić baterię. Jakimś cudem znowu pada. No i tyle. I wiecie, jesieniara mód dzisiaj po południu wkracza w 100%. Tak sobie wymyśliłam. Czy mogę nałożyć kapelusz, czy to już będzie przesada? Czy będą się na mnie patrzeć w Starbucksie dziwnie? Ale... poczułam to, słuchajcie, jak go nałożyłam. Ja już chyba go nie zdejmę. Co mam? Zara, HM. Nike, ale jeszcze butki zmienię. Mogę tak iść? Wiem, że pięknie wyeksponowałam swoje dresy. Myślicie, że mogę tak iść, czy przesada? Wyszłybyście tak? Nie wiem, jakoś dzisiaj nie mam odwagi na zwracanie na siebie uwagi. Poza tym, wiecie, po cholerę mi kapelusz, jak mam świeże włosy. Ale tak jest za mało jesieniarsko. No tak, to czuć, że człowiek idzie na pumpkin spice latte. A później po tampony do Rossmana. No i fajnie. Dobra, chyba tak zostanie. Ale w razie czego wezmę dużą torebkę, żeby schować ten kapelusz. No to nie wiem, słuchajcie, dzisiaj jakoś nie jestem bardzo odważna. No czasami takie dni mam. W ogóle mam te szerokie spodnie z Zary i powiem wam, że no już próbowałam się mieścić w swoje mom jeans z ubiegłego sezonu i ja się w nie mieszczę, ale wiecie co? Nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, że już dwie pary miałam tutaj przetarte od chodzenia i mam wrażenie, że chyba kolejne dwie się szykują do odejścia. No i raczej w tym sezonie na pewno spodnie, chociaż jedne będę musiała kupić. No i powiem wam, że ja w tych mom jeans chodziłam już, nie wiem, z 3-4 lata i bardzo dobrze mi się w nich chodziło. Ale z kolei w tych, wiecie, takich szerszych też mi się super chodzi. Poza tym uważam, że w tych pośladki są lepiej wyeksponowane. I nie wiem, jak je kupić. I na razie, wiecie, jeszcze zwlekam z tą decyzją, ponieważ ona nie jest mega pilna. Natomiast no wiem, że będę musiała na pewno jakieś spodnie w tym sezonie kupić. I się zastanawiam, jaki fason. Dajcie znać, co wy byście kupiły. Czy poszłybyście w coś nowego, czy w coś sprawdzonego. W sumie dwa te modele są u mnie sprawdzone już. Rurki też mam i rurki lubię, ale ważne, żeby trafić na wygodne rurki. Więc to jest takie, no dobra, ale mogę tak iść? Szkoda, że nie możecie napisać teraz. Nie no, ale jak tak patrzę na siebie w lustrze, to jest 100 promek. Chyba 100 promek pójdzie. Tylko wezmę dużą torebkę, jakby nie było odwagi w Mek. Boże, jak ja tęskniłam za tymi kolorami. Dobra, te kolory nosiłam cały czas. Za warstwami. Ja się nie pocę w tym, kochani, nagle cudownym trafem. Jesień to jest moja pora w 100%. Dobra, idę myć zęby, maluję usta, biorę dużą torebkę, perfum jakiś zarzucę i lecę. Niestety, kochani, spotkanie przeniesione, natomiast ja i tak się wybieram, kochani. Po pierwsze to biorę ze sobą książkę, idę na solo date, a później idę do Rossmana po przybory higieniczne, więc proszę, jednak kapelusz odpada, ale idę. O, ty mi kolorem pasujesz, chodź. No, także chodźcie ze mną, będziemy na solo date jednak, ale nie wiem, czy wjedzie pumpkin, zapytam w ogóle, co mają. Oh my sweet baby. The one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up 'cause nothing was changing.
But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Szczerze wam powiem, że nie wiem, co było w tej kawie, która była średnia, ale generalnie powiedzmy, że okej. Okay. Ale mam ochotę iść do Sephory, patrzeć na róże w kremie. Więc idę. Chodźcie ze mną. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Słuchajcie, to jest hit. Nagrywałam się tutaj, żeby pokazać wam odcień różu, który chciałam kupić, ale muszę wam teraz opowiedzieć historię. Po pierwsze to tak, piłam w Starbucksie jakieś pumpkin spice cold brew i pani mnie ostrzegła, że ona jest mniej słodka, natomiast na dnie ma syrop waniliowy. Ja kiedyś uwielbiałam ze Starbucksa syrop waniliowy bezcukrowy. I słuchajcie, on w rozsądnych ilościach jest dobry. Natomiast pani mi go dała tyle, że mi po prostu język drętwiał. Takie mocne, no dobra, 5 na 10 powiedzmy. Stwierdziłam, że zaszaleję. Nie miałam dawno takiego babskiego dnia. No nie wiem, od wiosny jak nie lepiej. Nie, bo to jeszcze na Malediwach ja go oglądałam. No to od zimy. Tego roku lub tamtego marzył mi się, słuchajcie, rozświetlacz w płynie. Nie rozświetlacz, przepraszam, tylko róż. No i ja kojarzę, że jest Charlotte i jest z Rare Beauty. I mi się podobał ten Rare Beauty. Oczywiście osławiony odcień Hope. Natomiast ja, jak lecieliśmy na Malediwy, czyli jeszcze jak nie byłam totalnie opalona, czyli byłam blada jak pośladki w środku zimy, posmarowałam się tym Hope i on był dla mnie zbyt jasny, zbyt kredowy, zbyt taki odcień, taki wiecie, pudrowy, zbyt barwiowy dla mojej karnacji. No i wchodzę cię, słuchajcie, do Sephory, stwierdziłam jolo, a właśnie, że sobie zaszaleję, mam ochotę sobie kupić, to sobie kupię. No i na policzkach mam i dlatego się pokazuję w łazience, bo uważam, że pięknie wygląda. Odcień nie Hope, tylko nie pamiętam jaki. Mam trzy odcienie w głowie, z którym finalnie poszłam do kasy, ale co chcę powiedzieć. Panie w Sephorze, teraz wyszła nowość Yves Saint Laurent róże, miały chyba ostry target na sprzedaż, bo strasznie mnie ciągnęły do tych róży. Finalnie obie wybrały mi tylko jeden odcień, 37, i uważam, że faktycznie był piękny, natomiast nie nałożyłam go na policzki, więc to jest opcja, którą być może zakupię. Później, bardzo mi odradzały, słuchajcie, ten Rare Beauty, bo ja powiedziałam, że nigdy nie miałam różu w kremie i one mówiły, że on jest bardzo intensywny, że mogę sobie z nim zrobić krzywdę. Ale ja sobie tam sama poszłam, no nikt mi nie zabroni. Później pokazały mi Charlotte i też mi się bardzo podobał. Matowe wykończenie też wpłynie w odcieniu Pillow Talk. Przyznam wam szczerze, że tak jak na rynku patrzyłam, to wydaje mi się, że on by mi najbardziej pasował. Plus wydaje mi się, że najbezpieczniej mi by się nim operowało. Ale poszłam na to Rare Beauty. Ten Hope mi się, no nie dla mnie. Przetestowałam chyba 3 czy 4 odcienie z tej matowej wersji i słuchajcie, no tak mi się spodobał, że nałożyłam sobie na rękę, a później sobie przeniosłam, wiecie, palcem. To nie jest równo, ale uważam, że wygląda mega naturalnie i tak, wiecie, ożywia moją gębę. Ja stwierdziłam, jolo, Grażyna idzie do kasy. A ja stwierdziłam, dobra, nie powinnam wydawać kasy na takie głupoty, mam, wiecie, róże w kamieniu, ale chciałaś, idź dziewczyno, kup se. No
to dziewczyna sobie poszła do kasy. 3 czy 4 kasy były czynne. No wiecie, zostałam skierowana tam do wolnej. I podchodzę do pani. Wiecie, podałam swój numer telefonu, żeby mi nabiła na kartę Sephory. Płatność kartą, no i wiecie, wiem ile mam na koncie. Stoję przy tej kasie, stoję, pani stoi, czeka. I nagle wyskoczył komunikat, że przekroczona długość oczekiwania, coś takiego, że za długo czeka. No to pani stwierdziła, że jeszcze raz zawołała tam kolegę. On mówił, że dobra, to jeszcze raz. Jak spróbowała jeszcze raz, to zablokowała terminal. Stwierdziła, bo ja płacę tylko kartą, tak? Ja jestem człowiek bezgotówkowy praktycznie. Stwierdziła, że zresetuje terminal. Jej wyskoczyło, że ten terminal jest zresetowany. Ja w ogóle nie widziałam nic na tym ekranie. I jakby zacięło się na amen. Zablokowałam kasę w Sephorze, słuchajcie. Ona powiedziała, że nic nie może zrobić. I ja stwierdziłam, i ona mówi, dobra, to zaraz pani pójdzie do kasy obok. Ja stwierdziłam, że to jest znak, żeby tego nie kupować. Ale to nie znaczy, że się w ogóle nie skuszę na róż w kremie. Stwierdziłam, że to jest dobry znak, żeby was zapytać, czy macie róże w kremie, czy właśnie macie jeden z tych trzech. Pytam o Rare, pytam o Charlotte albo o Yves Saint Laurent. Czy macie te róże i jak wam się sprawdzają? Bo ja wiem, że te róże, tak jak mi zresztą pani tłumaczyła, teoretycznie nakłada się na podkład bez pudru, ale no ponoć akurat z Yves Saint Laurent ma tak cudowne właściwości, że policja nie przyjedzie, jak się go na makijaż nałoży. Ja uważam, że przetestowałabym, czy policja przyjedzie, wiecie, jak nałoży inny. Natomiast bardzo mi się te z Rare podobają, ale mam wrażenie, że ten i odcień z Yves Saint Laurent 37 i Charlotte Tilbury Pillow Talk bardziej by mi pasował, chociaż jak teraz widzę, wiecie, w swoim lustrze, w najgorszym świetle, w jakim może być, ten... Podlinkuję wam, jaki to był numer, jaki to był odcień, bo nagrałam celowo, a nie pamiętam, bo ja jakoś numerki bardziej pamiętam niż nazwy, więc stąd pamiętam Yves Saint Laurent, ale też mi się podobał, kurde, 200 za róż, a z drugiej strony, jak mam go używać do emerytury. No ale nie ma co sobie racjonalizować tego typu zakupów, jak ma się inne róże. A później to jeszcze stwierdziłam, a może kiedyś jeszcze w tym roku na przykład byłabym na bezcłówce i by były dużo tańsze? I w tym czasie miałabym czas zapytać was, jak wam się sprawdzają, jakie macie, czy polecacie, bo wiecie, ja jestem raczej zdecydowana, tak jak mówię, no ja już w lutym szukałam odpowiedniego koloru dla siebie, no i myślę, że fajnie by się było w końcu zdecydować, bo to jest coś nowego, co wygląda dla mnie mega naturalne. Zobaczcie, nałożone palcem na cały make-up, policja nie przyjechała pod Sephorę, a wygląda to mega naturalnie i ładnie. No ale zablokowałam kasę w Sephorze, powiedziałam, że to jest znak od Matki Boskiej oszczędzeniowskiej. Mówię wam. Więc tak. Tyle z mojego solo date. Poczytałam książkę, słuchajcie, śmiałam się w głos. Były takie fajne fragmenty, że śmiałam się w głos normalnie w kawiarni z książki. Także miło spędzony czas z Megusią. Dziękuję ci, Megusiu. I co? A jeszcze przed... Zrobiłam wam mały haul, wiecie, tak pokazywałam wam w Starbucksie, co kupiłam, bo jeszcze przed wejściem do Rossmana zadzwoniłam do mamy i okazało się, że u niej, słuchajcie, nigdzie nie ma tej pasty do mycia zębów, którą ja tak mega polecam, więc od razu kupiłam jej tą pastę, artykuły higieniczne, typu tampony, podpaski, samo życie. Cześć, Kiciusia. A teraz, słuchajcie, przebieram się i Megusia zaczyna piec ciasto. Nie wiem, czy najpierw ciasto, o nie, kurde, najpierw kolację sobie zrobię dzisiaj w menu, makaron ze szpinakiem, a później zrobimy sobie na koniec ciasto, które jest przepyszne i pod którym my z Krzysztofem obydwoje się podpisujemy, ale o tym opowiem wam później, a teraz zabieram się za robotę i kolację. Ten czas samą sobą był mi potrzebny. Czuję się, jakbym z dobrej imprezy wróciła. Kurde, coraz bardziej podoba mi się ten róż. Sprawdziłam na necie, że słuchajcie, teraz też występują jego miniaturki. Oczywiście wszędzie wyprzedane. Ale dobra wiadomość, że są. Więc ja już nie chcę pełnowymiarowego opakowania, kochani, bo po prostu to za dużo. Wiecie, i tak go będę zużywać do emerytury, żeby sobie drinka wodę z wodą. Polecam. Po co tu... Robię studencki makaron ze szpinakiem, którego nauczyła mnie pewna osoba, która jest do tej pory w moim życiu. Ale zrobimy wersję zupgrade'owaną. Po pierwsze, nie była to najtańsza feta w Biedronce. A po drugie, szpinak oczywiście mrożony, bo taki kiedyś się jadało. Nadal się jada. Dodamy kremowości serkiem Almette. Oczywiście dużo czosnku suszonego.
Dobra, słuchajcie, bo mi się gotuje woda. Ale tak, ja się czuję, jakbym z imprezki takiej, wiecie, wróciła fajnej. Mam super mudzik. Chodzę, śpiewam. Z pieskami i kotkami się bawię. I nie mogę się napatrzeć na swoje zaróżowione policzki. I coraz bardziej chcę tego różu. Sprawdziłam, bo padł mi telefon. W ogóle, ostatnia rzecz. No już wiem, musisz się pokazać. Chodź, chodź. W ogóle wiecie, co zauważyłam? Że od kiedy wyszedł nowy iPhone, już nie wiem, 16 czy ile tam, to mój jeszcze wolniej chodzi. I to już jest kolejny raz, kiedy ja to widzę z iPhone'ami i nie podoba mnie się to. Więc będę zbierać za jakiś czas na nowy telefon, chociaż wcale nie chcę. Słuchajcie, mój się naprawdę zaczął zacinać, o wiele gorzej chodzi. W ogóle mówiłam wam jakiś czas temu, że weszłam tam w ustawienia, czy tam w informacje o baterii, a tam wymaga serwisu. I wiecie, nie mogłam tego przeżyć. I najlepsze jest to, że siedzę z koleżanką i mówię jej, zobacz sobie jak u ciebie. Ona mówi, ba, wymaga serwisu. Dzięki, wolałam tego nie wiedzieć. Więc nie tylko mój wymaga serwisu, w sensie bateria, ale wiecie, no już mam ten telefon ponad 4 lata i naprawdę go bardzo mocno eksploatuję. Zresztą myślę, jak każda osoba, która działa w sieci. Więc on ma prawo się zużyć, ale bardzo mnie denerwuje to, że jakość zdjęć już nie jest taka, jak była i że wygląda powoli to tak, jakbym robiła zdjęcia kalkulatorem. A tego nie chcemy. Parę tysięcy na nowy też wydawać nie chcemy, ale co, wyjścia nie mamy, nikt nas nie pyta. A Apple raczej Megusi, o kurna, jak się za ten, raczej współpracy nie zaproponuje. Więc chyba trzeba będzie zbierać powolutku na nowy. Dobra, wstawiam makaron. Później sobie zrobimy na szybko clean, bo dzisiaj Krzysiek tu smażył, więc nie chcecie tego z bliska widzieć. Wstawiłam makaron i teraz właśnie będę sobie robić szpinak, tak jak chciałam wam to powiedzieć, bo będę robić oczywiście na suszonym czosnku. Troszeczkę, jak ja robię, troszeczkę oleju, szpinak, sól, pieprz, dużo czosnku suszonego i później dodam almettę dla kremowości. Kiedyś wy mi poleciłyście i to jest super sposób, żeby dodać fetę do środka. Bo to nadaje takiej kremowości właśnie, a stwierdziłam, że nie, ja lubię tak fetą, wiecie, posypane, jak mam almettę, to dlaczego by go nie... Kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni, mam dzisiaj solo date prawie cały dzień. No, a później już będziemy robić to ciasto, już naszykowałam większość rzeczy, więc zjem, po prostu wiecie, zrobiło mi się za późno na ostatni posiłek, mimo tego, że nawet nie jestem za bardzo głodna po tej kawie, no ale chcę zjeść teraz, żeby się na noc nie najadać, bo jutro... To jest zabawka bułki do masażu dziąsem. Czego ty nie rozumiesz? No złodziej w domu. Nie wiem, co mówiłam, ale muszę mu to zabrać. Chwila. Z postępów co do wypieków umyłam blat i odpaliłam świeczkę. I świeczka to... Psie łapki, sojuicz, proszę bardzo. Słuchajcie, pachnie świeżo, nie czuję tu psie, świeżo, słodko i ciepło. Nie czuję tu Maniusia łapek, ale jest bardzo ładna i powiem wam, że jest bardzo wydajna. Także psie łapki się palą, na szczęście niedosłownie. A ciasto, które będę robić, to jest, kochani, ciasto piaskowe z jabłkami. Jest absolutnie przepyszne, dla nas osobiście lepsze niż szarlotka, dlatego że pozwolę sobie wam tutaj zademonstrować, będę pokazywać bardzo nieelegancko paluchem. Na piaskowym cieście widzicie jabłka pokrojone w takie, powiedzmy, połówki. I słuchajcie, te jabłka na górze są polane masłem, posypane cynamonem z cukrem i tu jeszcze widzicie słupki migdałów. Ja mam migdały blanszowane w całości i pozwolę je sobie dzisiaj po prostu pokroić, bo tych w słupkach nie znalazłam w Biedronce. Natomiast myślę, że nie zmieni to smaku. Wyobraźcie sobie to podpieczone tak o zapachu już prawie palonego masła, masło z jabłkami, z cynamonem i z cukrem. Czy może być coś lepszego jesienią? No nie wiem, pewnie ktoś coś powie, że może, natomiast to jest absolutnie niepodważalnie dla nas aromat i smak jesieni, także ja bardzo polecam wam to ciasto zamiast tradycyjnej szarlotki albo także do tradycyjnej szarlotki. Zabieram się za robotę! O,